Druga tura wyborów samorządowych już za nami. Nowym prezydentem Słupska został Robert Biedroń, który w poniedziałkowy mroźny poranek oficjalnie podziękował słupszczanom za oddane na niego głosy. Niską temperaturą nie przejęli się również ustczanie, którzy zahartowali swoje ciała w mroźnych odmętach Bałtyku. Zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Słupsku został Robert Biedroń, pokonując kontrkandydata Zbigniewa Konwińskiego z Platformy Obywatelskiej. Jeszcze aktualny poseł Twojego ruchu praktycznie podwoił swój wynik z pierwszej tury i w ostatecznym rozrachunku uzyskał ponad 15 tysięcy głosów słupszczan, o blisko 4 tysiące więcej niż jego konkurent do prezydenckiego fotela. W niedzielny wieczór obaj kandydaci wraz ze swoimi sztabami z niecierpliwością wyczekiwali napływających stopniowo z poszczególnych komisji wyników. Już pierwsze przecieki wskazywały na znaczną przewagę Roberta Biedronia i tendencja ta ani przez moment nie uległa już zmianie. W niespełna pół godziny po zamknięciu lokali kandydat komitetu Nareszcie Zmiana zaczął odbierać pierwsze gratulacje. Widać było, że ta zmiana nadchodzi i ona nadeszła. Mieszkańcy tego miasta oczekiwali zmian, oczekiwali tego, że to miasto w końcu będzie rządzone nie z pozycji partyjnych, politycznych, ale ponad podziałami i to będzie miasto mieszkańców tego wspaniałego grodu, a nie partii politycznej. I widać, że ten kredyt zaufania, który dzisiaj dostaje, jest bardzo mocny. Ale cieszy mnie też to, że poseł Konwiński zatelefonował i że jest otwarty na współpracę. To dobrze wróży w przyszłości miasta, bo będzie można odłożyć animozje, spory polityczne i partyjne i ponad podziałami zacząć rozmawiać o przyszłości Słupska. Słupsk nie ma czasu na spory partyjne, na konflikty. I z tego miejsca chciałbym zadeklarować, że jestem otwarty z wszystkimi siłami politycznymi, partyjnymi, społecznymi tego miasta. Marzę o tym, żeby usiąść razem do stołu i rozmawiać o przyszłości tego miasta. To naprawdę dobry znak i bardzo dziękuję panu posłowi Konwińskiemu za ten telefon. Widać było, że jest duże oczekiwanie tej zmiany, więc nie, to było widać na ulicach i widać po tych wynikach, jak to wygląda, więc nie jest tak. Ta zmiana była naprawdę bardzo oczekiwana w tym mieście. Obiecałem mieszkańcom tego miasta, że będę prezydentem przez co najmniej dwie kadencje. Jak ja coś mówię, to dotrzymuję słowa i tego słowa dotrzymam. Nastroje wśród zwolenników kandydatury Roberta Biedronia rosły z minuty na minutę, by w pewnym momencie przerodzić się w dziką, trudną do opanowania radość. Jedną z pierwszych osób, która wystosowała gratulacje dla nowego prezydenta elekta, był jego bezpośredni rywal w walce o prezydencki fotel, Zbigniew Konwiński. Robert Biedroń, wszystko to wskazuje, że podwoił swoje poparcie z pierwszej tury, coś co wydawało się prawie niemożliwe do osiągnięcia, on osiągnął, więc dzwoniłem do niego, gratulowałem mu. Dobrze mu życzę, bo dobrze życzę miastu Słupsk, dobrze życzę prezydentowi również w tym momencie Słupska. Więc mam nadzieję, że sprosta temu zadaniu, trudnemu zadaniu w sytuacji jeszcze, w jakiej się nasze miasto znajduje. Dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy na mnie głosowali w pierwszej i w drugiej turze. Nie dałem rady. Z pokorą to przyjmę. Na gorąco, co mogło być przyczyną takiego wyniku? Kampania? Nasza kampania nie była zła. Robert Biedroń podwoił swoje poparcie. To jest coś, co się prawie nie zdarza w drugiej turze, żeby polityk dostał w drugiej turze dwukrotnie więcej głosów niż w pierwszej turze. Pewnie były to w jakimś sensie też głosy przeciwko w ogóle klasie politycznej, przeciwko scenie politycznej, ale to za szybko, żeby to dokładnie definiować. Była przewaga w pierwszej turze z mojej strony, a skończyło się rzeczywiście stratą i Robert Biedroń te wybory wygrał. Nawet wyniki z 11 czy 12 obwodów, ale przewaga jest taka, że to jest, ja się tam trochę znam, to jest niemożliwe, żeby to zrobić w pozostałych obwodach. A może po prostu pana przeciwnicy głosowali na złość panu i specjalnie poszli zagłosować na Roberta Biedronia? Tego nie wiem, trudno mi naprawdę powiedzieć. No, po pierwszej turze było 9% przewagi, skończyło się porażką. Jaką to jeszcze tego dokładnie nie wiemy, bo musimy poczekać na wyniki z całego miasta, no, ale niemniej gratuluję Robertowi Biedroniowi. Robert Biedroń, który uzyskał ponad 57% poparcie, w poniedziałkowy mroźny poranek wraz ze swoim sztabem wyborczym po raz kolejny pojawił się na ratuszowych schodach, by podziękować wyborcom za oddane głosy i wykonać symboliczny krok o stopień w górę. Nawiązał tym samym do poprzednich spotkań w tym miejscu. Kolejnym, ostatecznym już celem jest prezydencki gabinet, w którym spędzi co najmniej najbliższe 4 lata.
wszystkim mieszkańcom tego miasta, wszystkim mieszkańcom Słupska, mojej drużynie, państwu, z którymi pracowałem przez te wszystkie miesiące, bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować moim wyborcom, tym 15 tysiącom osób, które podczas ostatnich wyborów dały mi olbrzymi kredyt zaufania. To bardzo silny mandat, ale to także zobowiązanie. Chciałbym z tego miejsca podziękować moim wszystkim kontrkandydatom. Dzięki wam to była dla mnie też bardzo poważna lekcja tego miasta, jego problemów, ale też pomysłów na to miasto. Obiecuję, że jako przyszły prezydent tego miasta zrobię wszystko, żeby także wasze zdanie, osób, którzy tym razem nie zostali prezydentami tego miasta, było brane pod uwagę. Już dzisiaj zapraszam wszystkich moich kolegów do Rady Prezydenckiej, którą zamierzam powołać. Chciałbym państwu powiedzieć, że te zmiany dotyczące przyszłości ratusza będą przede wszystkim zmianami jakościowymi. Wprowadzimy nowe standardy, transparentne, przejrzyste, sprawiedliwe dla wszystkich. Nie będzie czystki politycznej, nie będzie obsadzania stołków partyjnych. Obiecuję państwu i deklaruję tutaj, że będę prezydentem wszystkich mieszkańców Słupska. Bo moją partią polityczną jest Słupsk i mieszkańcy tego miasta. I to będzie jedyny mój drogowskaz w kierowaniu tym urzędem. Ale chciałbym także zapewnić moich przyszłych współpracowników, pracujących we wszystkich instytucjach tego miasta, że każdy, kto kompetentnie, solidnie, profesjonalnie wykonuje swoją pracę, nie musi się obawiać. Obawiać się muszą tylko ci, którzy przyszli tutaj z nadania politycznego i partyjnego. Dla takich osób na pewno miejsca w tym ratuszu nie będzie. Pozostaje zatem czekać na pierwsze efekty nowych rządów. Robert Biedroń dąży do jak najlepiej układającej się współpracy z Radą Miejską, która na dzisiejszej sesji ustaliła swoje prezydium. Przewodniczącą została Beata Chrzanowska z Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącymi natomiast Tadeusz Bobrowski z Prawa i Sprawiedliwości i Jerzy Mazurek ze Słupskiego Porozumienia Samorządowego. Zima nie przeszkadza im w kąpielach w Bałtyku. Mowa o śmiałkach z klubu sportów i sztuk walki Kuba Protektor Team ze Słupska. W każdą jesienną i zimową niedzielę treningową halę zamieniają na lodowate morze na plaży w Ustce. Dzisiaj temperatura grubo poniżej zera, pierwsze porządne przymrozki, a wy na plaży kąpiecie się. Tak, kąpiemy się już od miesiąca, a dzisiaj jeszcze przyszli jakby świeży adepci, będą się kąpać pierwszy raz. My zapewniamy bezpieczeństwo, mamy ratownika medycznego na brzegu, dwóch ratowników wodnych w wodzie, także u nas bezpiecznie. Dlaczego pływacie w Bałtyku, kiedy na dworzu robi się zimno? To taka może mała idea życia bez leków. Nie potrzebujemy tabletek na przeziębienie, nie potrzebujemy tabletek przeciwbólowych, bo po takiej kąpieli nic nie boli i nie przeziębiamy się. Kto może rozpoczynać swoją przygodę z morsowaniem? No wszyscy. Nie ma ograniczenia wieku, ani nie ma ograniczenia jakby zdrowotnego. Tam może lekarze będą mówić, że tak, trzeba badania zrobić, czy inne rzeczy, no ale mamy tutaj ludzi po zawałach i też się kąpią, też się doskonale czują i jest fajnie. Czyli to taka recepta na zdrowie? Tak, ja myślę, że tak. Przychodzimy na plażę, termometry pokazują poniżej zera i co po kolei robimy? Rozgrzewamy się jeszcze w ubraniach, a później rozbieramy się i wchodzimy do wody. I na jak długo? No to zależy od temperatury na wody i powietrza. Dzisiaj będziemy gdzieś po 7-8 minut. Ci dłużej pływający będą kąpali się po 14, a ci pierwszy raz, którzy są, będą pływać po minucie, może dwie. To jak na brzegu jest bardzo zimno, a w tej wodzie chyba jeszcze zimniej, czy wręcz odwrotnie? Po pół minuty już jest okej, a jeżeli ktoś jest nieprzyzwyczajony, też nie może być za długo, dlatego że, żeby nie nastąpiła hipotermia. Kiedy się za bardzo ciepło robi, to znaczy, że już trzeba wychodzić z wody po prostu. A jeśli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem, jak was i gdzie można znaleźć? Można nas znaleźć w Ustce na plaży zachodniej w każdą niedzielę, bez względu na pogodę,
bez względu na warunki polityczne. W każdą niedzielę jesteśmy o godzinie 12 na plaży zachodniej przy molo. Jak się rozpoczęła Pana przygoda z morsowaniem? Jestem dzisiaj trzeci raz. Fantastyczna zabawa. Parę lat sobie obiecywałem, że widząc tutaj na plaży wschodniej ludzi kąpiących się, no i przy taki moment, że się zdecydowałem i wcale nie żałuję. No i jak to pierwsze wejście do wody, kiedy już nikt zwyczajnie się nie kąpie zazwyczaj? Wbrew pozorom mi się weszło łatwiej jak nieraz w lato. Nie wiem, na czym to polega naprawdę, ale jest to fajna zabawa, taka adrenalina, bardzo pozytywnie. Zdaje się, że przed wejściem do wody zimą ważna jest rozgrzewka. No tak, korzystając tutaj z rad kolegów, którzy już wcześniej, nie wiem, uprawiają, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie morsują, słuchając ich rad też rozgrzewam się. Nie trwa to zbyt długo, dosłownie około 10 minut, a później to nie zastanawiam się, tylko wchodzę. Zwolennicy morsowania mówią, że to taka forma poratowania zdrowia. Pan zauważył u siebie jakieś zbawienne plusy kąpieli w lodowatym Bałtyku? Nie wiem, kąpię się trzeci raz, natomiast czuję się tak fajnie, fajnie, rzeźko. Ja mam problemy ze stawami, dlatego też między innymi rozmawiałem z ludźmi, którzy uprawiają morsowanie, mówią, że sami nie mają przeziębień, tak, czują się fantastycznie. No i też gdzieś postanowiłem spróbować, mam nadzieję, że to gdzieś pomoże. Pan by zachęcił tych niezdecydowanych do kąpieli w Bałtyku o tej porze roku? Zdecydowanie tak. Myślę, że warto spróbować. No to jest kolejna bariera, którą ja pokonałem. Zimno było dzisiaj? No, szczerze tak. A od jak dawna pan już morsuje? To jest mój drugi raz. I co, wcześniej było cieplej? No, znaczy pogoda była cieplejsza, można powiedzieć. Dla mnie oczywiście. No ale tak jak widzę, wszyscy wychodzą z tej lodowatej wody, ale nadal uśmiechnięci. No bo jest efekt fajny, naprawdę, polecam każdemu. To jak od razu jest zimno w tej wodzie, czy jednak na początku ciepło, a później się zimno robi? No chwilowo jest ciepło, później troszkę zimniej, ale ogólnie jest fajnie. Jak zimno było? Rewelacja. No pan tam kilkanaście minut wytrzymał. 19. Były jakieś wcześniejsze przygotowania? Tak. Od ilu lat? Nie, w tym sezonie. Czyli można zacząć i... Można, w każdym wieku, tylko trzeba chcieć. To teraz jaki plan? Gorąca herbata? Najpierw się ubrać. Im zimniej, tym przyjemniej, jak sami o sobie mówią, są morsami, prawdziwymi. Kąpiele w morzu, jak podkreślają, pozwalają im cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją. Ich grupa rozrasta się z każdym kolejnym tygodniem. Niedowiarkowie przekonują się, że Bałtyk nawet poza latem jest niestraszny. No i jak, trochę minut w tej wodzie spędziliście? No dzisiaj chyba 16 minut byliśmy w wodzie. Zimno? Zimno, ale fajnie. To teraz jaki plan na brzegu? Na brzegu, teraz szybko przebieramy się i do domu i ciepły prysznic. A jakaś gorąca herbata wskazana? A, oczywiście, gorąca herbata, prysznic ciepły i wszystko dobrze. Niektórzy wytrzymali po kilka minut, inni, tak jak wy rekordziści, kilkanaście. Co robić, żeby aż tyle wytrzymać w wodzie? To nie. To jest kwestia przyzwyczajenia, jak ktoś już jest dłużej, więc to nie robi różnicy. Tylko trzeba znać granice hipotermii. Trzeba znać granice, kiedy już wyjść z tej wody. Bo jak się robi za ciekawie, za ciepło, to znaczy, że już jest hipotermia. I wtedy na brzeg. To wcześniej troszeczkę trzeba na brzeg uciekać. Żeby nie było takiego problemu. Za tydzień znowu w tym samym miejscu. W tym samym miejscu, za tydzień kąpiemy się, zawsze się kąpiemy o 12 w niedzielę na drugim molu. Zapraszamy wszystkich.